codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Zegar pokazuje 9:15. Zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Już można zadzwonić i do tego namawiam. 767-400-400. Pod ten numer dzwonicie, żeby zgłosić temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Sporo wczoraj tematów się pojawiło w naszej audycji. Mam nadzieję, że dzisiaj też będziecie dzwonić i zgłaszać tematy. Wczoraj pojawił się nie tylko Głogów, też Lubin, też Radwanice, więc zapraszam. Telefonujcie, opowiadajcie, co wymaga poprawy, naprawy w naszym regionie. Może jakieś dobre wieści też macie? To zachęcam również do telefonowania 767-400-400. Weekend za pasem, dzieje się w regionie, oj, dzieje dużo, dużo ciekawych wydarzeń i to już na początek weekendu, w piątek. Mnóstwo różnych propozycji w naszym portalu miedziowe.pl w dziale Nie przegap i w zakładce Co, gdzie, kiedy odnajdziecie różne ciekawe propozycje w wielu miejscach naszego regionu. Głogów, Kunice, Polkowice, Rudna, Tarchalice, Kunice, Trzepcz, Toszowice, Gaworzyce, Radwanice, Gorzelin. Dzieje się, dzieje. 767-400-400. Przypominam jeszcze raz numer telefonu do nas na antenę i przypominam, że to jest temat dla reportera. Audycja skierowana do słuchaczy naszego radia, do mieszkańców Zagłębia Miedziowego, do tych wszystkich, którzy chcieliby zgłosić naszym reporterom i reporterkom tematy, które wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Co trzeba poprawić, naprawić? Bywają różne sytuacje i różne sprawy i tematy, niekiedy dotyczące dróg w naszym regionie, niekiedy dotyczące zieleni, jakichś niebezpiecznych miejsc niekiedy, więc zapraszam, dzwońcie 767-400-400. Do 9:45 czekam na wasze telefony, notuję wszystkie tematy, później je przesyłam do naszych reporterów, a oni próbują się czegoś dowiedzieć. Wiem, że niektóre z tematów, które wczoraj się pojawiły, no to zaczynają szukać informacji. Wczoraj sfotografowaliśmy pewne dwa miejsca w naszym regionie i spróbujemy się czegoś dowiedzieć. Na razie jeszcze nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że już na początku tego nowego tygodnia coś już więcej będę mogła wam zdradzić. 767-400-400, czekam na nowe tematy, może tematy przypominajki. Wczoraj też takie się zdarzały w naszej audycji, więc zapraszam, zachęcam. 767-400-400 na miedziowe.pl. Niekiedy też niektóre tematy pojawiają się, a właściwie odpowiedzi na pytania, które zadajecie w naszej audycji, więc warto też czytać miedziowe.pl. Zachęcam, odwiedzajcie, klikajcie, czytajcie, dowiadujcie się, co też jest w naszym regionie dobrego, bo też dobre wieści się pojawiają, jak na przykład o nastolatku z Lubina, który nie wahał się pomóc osobie, która potrzebowała pomocy. Chłopiec grał z kolegami w piłkę, ale zauważyli z kolegami, że jest pani, która leży, coś jest nie tak, trzeba jej pomóc. Zainteresowali się, zadzwonili na numer 112, pojawiły się służby ratunkowe, no i kobiecie, która potrzebowała natychmiastowej pomocy, udało się uratować życie, zdrowie, nawet właśnie życie, i za tę postawę młodego człowieka postanowiła wyróżnić komendant lubińskiej policji. Zdjęcia i szczegóły na ten temat u nas w portalu miedziowe.pl w artykule pod tytułem 11-letni Jakub nie zawahał się pomóc. Brawo, brawo, brawo. 767-400-400, numer do nas na antenę, jeszcze raz przypominam, bo słuchacie, mam nadzieję, że słuchacie tematu dla reportera, to ja jeszcze namawiam, abyście uczestniczyli w tej audycji, żebyście wybrali ten numer i żebyście zgłosili temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca w naszym regionie. Zachęcam mieszkańców właśnie tych miejsc, aby zadzwonili i zgłosili temat, który wymaga interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, jeśli chodzi o te pomysły, które czasami macie, to warto też z nimi przyjść do urzędów, kiedy są propozycje budżetu obywatelskiego. Teraz odbieram telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, a mnie ciekawi na przykład, kiedy będzie zasypana
ta dziura, co tam koło muzeum miało być, przejście podziemne. I tam z tamtej strony tak jakby jest ucięty chodnik. No i tak mnie ciekawi, kiedy ta dziura będzie zasypana, zaklejona? Nie wiem, czy będzie normalnie chodnik z tamtej strony. Nie wiem, czy dziura będzie zasypana, bo chyba wszyscy, może nie wszyscy, ale niektórzy liczą, że zostaną tam za czas jakieś prace wznowione i że będzie tam przejście podziemne, bo to o tym miejscu pan mówi. No, tak. Więc nie wiem, czy ta dziura będzie zasypana, czy może się powiększy w niedalekiej przyszłości. No na razie to... No temat... dlatego mnie to tak ciekawi. Ostatnio temat... przyjeżdżałem tamtędy i tak sobie pomyślałem o tym. A, zadzwonię, spytam. Zapytamy, czy dziura będzie zasypana. Chyba nie. Tak myślę, że nie. Zanim pojawi się przejście podziemne, to ma być zainstalowana tam sygnalizacja świetlna na tym przejściu dla pieszych, które zawsze budzi kontrowersje. Tak, to słyszałem, że ma się pojawić sygnalizacja. Tak. Ale o przejściu to niby tak wszystko już zapomniane. Że zrezygnowali, że nie będzie. Nie jest zapomniane. Musiałabym na szybko szukać artykuł, w którym no, były właśnie informacje dotyczące między innymi budowy tej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, więc to ma być takie tymczasowe rozwiązanie, dopóki nie powstanie właśnie to przejście podziemne. Ale zanim ono powstanie, czy tam dziura jakaś zostanie zasypana, nie wiem. Sprawdzę jeszcze szczegóły. Jeśli nie odnajdę, to ewentualnie dopytamy o więcej informacji na ten temat. Bardzo dziękuję za ten temat. Pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. No to taki temat bumerang. Wraca. No, mieszkańcy się niecierpliwo ją nawet niekiedy. I zazwyczaj wzbudza emocje ten temat u niektórych. Są tacy, którzy twierdzą, po co tam coś kombinować, robić coś nowego. Przecież w niedalekiej odległości jest już przejście podziemne. Ale nie każdy chce jakby... więcej kroków robić, żeby przejść innym przejściem podziemnym. Może jakieś nowe tematy jeszcze, inne tematy. 767 400 400. Zapraszam, zachęcam. Dzwońcie, zgłaszajcie się. Nie chcę grać utworu, bo w pierwszej kolejności to mam bardzo wakacyjny utwór. I boję się, że się całkiem już rozleniwicie. Będziecie marzyć o plaży, o wypoczynku, o palaniu się i tak dalej i nie zadzwonicie. Dlatego przypominam, to jest temat dla reportera. Wolałabym jednak, żeby ktoś zadzwonił, może rzucił takie hasło jeszcze większe, które rozbudzi dyskusję. Czasami wymieniacie się opiniami na naszej antenie i to też jest bardzo ciekawe. 767 400 400, zapraszam, korzystajcie i przypominam ostatni temat dla reportera w tym tygodniu. No to dzwońcie. 767 400 400, pod ten numer. Halo, dzień dobry, ja chciałabym się zapytać, czy można by w Łodzi zgłosić po wycinanie krzaków, bo ja mam 1,50 m, jadę na rowerze i muszę się jeszcze na tym rowerze zginać. A w którym miejscu? Na ścieżce rowerowej na Piastów, jak się jedzie od strony Kazimierza Sprawiedliwego na Książąt Oleśnickich po Rycerską i inne ulice. Oleśnickich... Jeszcze raz, Kazimierza Sprawiedliwego, to wzdłuż tej ulicy ścieżka rowerowa? Tak, jak jest netto i po drugiej stronie są działki ogrodowe. Mhm. To jest ścieżka rowerowa i ja mam 1,50 m i ja się muszę na rowerze zginać, bo tak krzaki wystają. Nie pomijam fakt, że już nawet kierowcy nie widzą, że jak ktoś stoi przy pasach nawet, nie? Bo to jest druga strona medalu, ale no to jest lipa w naszym mieście takimi rzeczami. Czyli chodzi o tę ścieżkę rowerową, jakby, która startuje mniej więcej na wysokości netto i kierujemy się w stronę Książąt Oleśnickich, tak? Tak, tak. Chodzi dokładnie o tę drogę, dobrze. Ale one, te krzaki nachodzą na ścieżkę rowerową? Tak, i to bardzo. Mówię pani, ja mam 1,50 m, dzisiaj jeszcze na rowerze muszę zginąć. Dobrze. Okej, no to ja mam zapisany ten temat i zgłosimy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. No, po ulicach już zorientowałam się i po lokalizacjach, że tu chodzi o Głogów. Dopisuję jeszcze sobie. A co jeszcze sobie dopiszę? Zależy od was. Zapraszam, zachęcam. Lubin, Polkowice, Głogów, mieszkańcy tych miejscowości i dookoła tych miast. Dzwońcie, zgłaszajcie tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia Wielka Zagłębia Miedziowego. Czasami są to właśnie tematy typu przycięcie jakichś krzaków, czy też gałęzi, które utrudniają przejście, czy przejazd rowerem, a niekiedy są takie sytuacje, że ta zieleń jak już się tak rozbuja i bardzo
bardziej rozrośnie, to czasami ogranicza właśnie widoczność, a to może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje. No więc taki temat oczywiście też możecie zgłosić. 767-400-400. W temacie dla reportera właśnie mamy 25 minut po godzinie 9, więc jeszcze trochę czasu jest w naszej audycji do 9.45. Możecie zadzwonić, zgłosić tematy, które was męczą, dręczą, zastanawiacie się czasami, dokąd by tutaj uderzyć, gdzie zadzwonić, nie macie pomysłu. No można spróbować do nas, 767-400-400, to jest numer do nas na antenę, korzystajcie, zachęcam. Namawiam też, abyście zapisali sobie ten numer albo gdzieś na karteczce, albo już od razu w telefonie, w razie czego to może się przydać, nie tylko w temacie dla reportera, ale na przykład w Radio Jarmarku, czy też w konkursach. Więc warto albo pamiętać, albo zanotować. 767-400-400. Weekend bardzo, bardzo blisko. Moi drodzy, dzisiaj na dobry początek weekendu polecam między innymi wernisaż wystawy malarstwa Telemacha Pilicidisa. Wystawa zatytułowana Ostatnie prace Telemacha. W tym tygodniu spotkaliśmy się z panią Romą Pilicidis, żoną artysty. Opowiadała o tych ostatnich latach pracy i życia Telemacha Pilicidisa i okazuje się, że tych prac jest bardzo, bardzo dużo i dzisiaj będziemy mogli część z tych prac obejrzeć, zobaczyć. To o 18:00 wernisaż w Galerii Edukacji Twórczej MOK w Głogowie. Teraz odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, z Radio MOK. Radio LK Zagłębia Miedziowego, temat dla reportera, słuchamy. Dzień dobry, proszę pani, ja dzwoniłem w tamtym miesiącu zgłosić o tą dziurę na ulicy Głodezynia, która się znajduje koło kliniki tej prywatnej, tej szczękowej. Mm-hmm. Ale to nie była geodezyjna, tylko mechaniczna ulica, z tego co pamiętam. Czy mechaniczna, tak. Mm-hmm. Mechaniczna. I jeszcze nawet nie jest to ogrodzone nic i po prostu tam jest taka wyrwa, że no, kobieta z wózkiem będzie szła, czy tam ktoś na wózku inwalidzkim, czy niepełnosprawni, no to jest tragedia. Nawet nie jest to ogrodzone. Mm-hmm. I mówi pan, że to jest dziura w jezdni na ulicy Mechanicznej przy przychodni. Tak, przy tej przychodni szczękowej. Mm-hmm. Ten chodnik. Aha, i to, ta dziura jest na chodniku, nie na jezdni. Tak, nie na chodniku. Dobrze, dopisuję, bo będziemy szukać na jezdni i się nie doszukamy. To jest blisko skrzyżowania, jak się tam na Żarku by skręcało. To jest niedaleko. Dobrze, Pasów. Sprawdzimy. Sprawdzimy to miejsce, dziękuję. Przypomnimy. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. No to właściwie mamy dwie sprawy w bardzo bliskiej odległości. W Głogowie to czekam na kolejny telefon. 767-400-400. Zapraszam, zachęcam, polecam nasz temat dla reportera. Mamy temat przypominajkę, też na takie czekam. Zapraszam bardzo gorąco. 767-400-400. Dzwońcie, telefonujcie, korzystajcie. Korzystajcie z tego czasu, który wam dajemy, a dajemy wam aż pół godziny na to, żeby do nas zadzwonić, zgłosić temat wymagający interwencji dziennikarza Radio LK Zagłębia Miedziowego. Niekiedy dzwonicie po to, żeby tylko poprosić o apel do mieszkańców naszego regionu o pewne zachowania. Czasami też z takimi telefonami dzwonicie. Proszę bardzo, 767-400-400, ale są też sytuacje, kiedy dzwonicie z dobrymi informacjami, gdy widzicie, że któryś z tematów, które zgłaszaliście w naszej audycji, został zrealizowany. Są już dobre wieści, jest szczęśliwy finał sprawy. Wówczas niekiedy chcecie dziękować, wysyłać kwiaty i motyle w ramach podziękowania tym osobom, które sytuację poprawiły. Są też takie możliwości. Oczywiście, przypominam o nich. Ja już jestem przygotowana, tylko czekam na tego rodzaju telefon. Kwiaty i motyle do wysyłki gotowe, ale musi być za co, więc zapraszam. Korzystajcie. 767-400-400, numer do nas na antenę. Linia jest wolna, więc można zadzwonić i zgłosić swój temat. 767-400-400. Już dzisiaj też wspominałam o temacie budżetu obywatelskiego. Zgadza się, jeśli chodzi o Głogów, to ratusz czeka na różnego rodzaju pomysły. Mieszkańcy Głogowa po raz kolejny i mogą zmienić właściwie coś w swoim najbliższym otoczeniu, a niekiedy w temacie dla reportera padają jakieś pomysły, więc warto skorzystać właśnie z tego. Już z początkiem lipca ruszyło w ratuszu zbieranie projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Ja przypomnę, że do dyspozycji mieszkańców jest łącznie 2,5 miliona złotych. Urzędnicy czekają na projekty do końca wakacji, ale też służą radą, pomocą wszystkim tym, którzy chcieliby skonsultować swoje pomysły. Więc ja zapraszam. Gotowe formularze z projektami należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca w Głogowskim Urzędzie Miasta. Przyjmowane będą do 31 sierpnia, ale
ale władze miasta apelują, by nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Jeśli mieszkańcy mają jakieś wątpliwości, pytania, mogą to skonsultować z ratuszem, więc odsyłam i zapraszam. Też zapraszam do nas na miedziowe.pl do artykułu pod tym tytułem. Tutaj też te informacje odnajdziecie. Właśnie, nie ma co odkładać rzeczy na później albo na końcówkę terminu. Tak jak nie odkładajcie telefonu do nas na ostatnią chwilę. Od razu dzwońcie 767-400-400, jeśli macie jakiś temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, zapraszam, Lubin, Polkowice, Głogów i okolice, do telefonowania, do opowiadania, co trzeba poprawić w naszym regionie, gdzie są miejsca być może nawet niebezpieczne. 767-400-400, to właśnie pod ten numer można zadzwonić. 9.30 na zegarze, to chyba robimy krótką przerwę, króciusieńką przerwę reklamową i mam nadzieję, że w drugiej części będzie więcej telefonów. Za moment wracam do Was. Dziewiąta 32 na zegarze, do 9.45 czekam na telefony, tematy, które wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębie Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów. Zachęcam, korzystajcie, nie czekajcie do ostatniej chwili, już możecie zadzwonić. Linia jest wolna, więc zapraszam. 767-400-400, ostatni temat dla reportera w tym tygodniu, proszę korzystać. W naszym portalu miedziowe.pl świeżutki, najnowszy temat się pojawił, bardzo ciekawy temat na terenach budowy. Nie brakuje niespodzianek w trakcie termomodernizacji wieżowca na ulicy Ratowników w Polkowicach. Okazało się, że zamieszkuje go aż 5 gatunków chronionych ptaków. W ratuszu podkreślają, że jedno z drugim, czyli robotę i bezpieczeństwo skrzydlatej braci, trzeba pogodzić. Niewykluczone więc, że termin ukończenia inwestycji może się opóźnić. A teraz odbieram kolejny telefon w naszej audycji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę panią, ja w tamtym miesiącu, ja dzwonię z Polkowic. W tamtym miesiącu dzwoniłem względem tej naszej przechodni, jak kierownik przechodni w telewizji reklamował, jak ludzie są szybko załatwiani. Chciałem się zarejestrować do okulisty. Pani mi powiedziała, że trzeba skierowanie. Mówię, ja skierowanie pójdę, wezmę. I kiedy będę przyjęty? A ona mi mówi na 10 września. A jak zapłacę 250 zł, to mnie przyjmie od ręki. No jak to jest? Zgłaszałem to i odpowiedzi nie słyszałem. Mhm. To ja dopisałam jeszcze raz ten temat. Że jestem emeryt, płacę, proszę panią, składkę zdrowotną 400 zł co miesiąc. I iść do lekarza, ja muszę zapłacić 250 zł. To znaczy, to myślę, że to nie jest musieć. Podejrzewam, że po prostu chętnych na skierowanie jest więcej, a na wizytę prywatną jest mniej chętnych, dlatego krótsza jest kolejka na wizytę prywatną, a dłuższa na NFZ. No tak sobie to sama tłumaczę, że tak to po prostu wygląda. No ale jak prywatną, jak on w czasie, kiedy przyjmuje ludzi, wszystkich, nie? Mhm. Jak zapłacę, to mnie przyjmie bez kolejki i od ręki. Ale podejrzewam, że ma też zaplanowaną daną ilość, którą może przyjąć na NFZ i tak samo daną ilość, którą może przyjąć prywatnie. I tak to się rozkłada. Tak sobie to wyobrażam. W czasie pracy, proszę panią, prywatnie przyjmuje w przychodni? No chyba tak to nie jest. Tak tego sobie nie wyobrażam, żeby w tym samym czasie przyjmować pacjentów na NFZ i prywatnie. To chyba nie. No właśnie, ale tak się dzieje. No to sprawdzimy, czy tak się dzieje. Bardzo dziękuję za ten telefon. Ja dopisałam oczywiście jeszcze raz ten temat, jako temat przypominajka. Serdecznie pozdrawiam, zdrówka życzę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 767-400-400, no to pojawiły się Polkowice. Czy się jeszcze Lubin pojawi? Zobaczymy. A czy jeszcze jakaś inna miejscowość? To zależy od Was. Zapraszam, zachęcam. 767-400-400. Kolejna osoba dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałem zgłosić, znaczy spytać się, bo wczoraj było mówione, że będzie Sikorskiego ulica robiona. Mhm, wczoraj miała być robiona. Tak, o 22 jechałem, to tylko dwa pachołki są postawione. Mhm. Czyli nie dokończyli roboty? To znaczy w ogóle nawet nie jest, bo dziura jest dalej w asfalcie. Mhm. Na pewno roboty się wczoraj tam zaczęły, bo sprawdziliśmy akurat, mamy nawet to sfotografowane, ale pan mówi, że dalej tam jest usterka na Sikorskiego. Koło starostwa naprzeciwko tej kwiaciarni. Mhm. Dobrze, to ja dopisuję temat i zapytamy, kiedy tam
już będzie finał. Szczęśliwy, kiedy ta dziura będzie załatana. Ja dopisałam. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Ulica Sikorskiego w Głogowie. Do usłyszenia i czekam na następny telefon. 767-400-400. Dzwońcie, zgłaszajcie. Może jakieś nowe dziury się pojawiły w naszym regionie, na niektórych jezdniach. To też można takie tematy zgłosić. 767-400-400. Zapraszam. Telefonujcie, zgłaszajcie. Następne tematy. Jeśli chodzi o temat, który wywołałam jeszcze przed ostatnim telefonem z Polkowic, to odsyłam poszczegóły do artykułu pod tytułem Termomodernizacja, a ptaki. Następny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry bardzo. Ja wysłuchałam tutaj tą wiadomość od pana z Polkowic. Mhm. I ja miałam taką samą sytuację. Ten pan, też miałam problem z okiem i za pół roku i musiałam iść prywatnie, bo nie wiedziałam, czy nie oślepnę do pół roku. I to jest 250 zł. Wizyta w godzinach pracy od rana. Pani doktor przyjmuje państwowo, na państwowym sprzęcie, w państwowym gabinecie. I nie wiem, dlaczego to jest tak, że musimy płacić tyle pieniędzy, skoro co miesiąc od składki płacimy. No to ja dopisuję również pani zgłoszenie w tym temacie. Bardzo dziękuję. Bo to jest, żeby to przyjmowali po godzinach pracy w swoich gabinetach, na swoim sprzęcie. Wtedy mogę płacić. Ale w godzinach pracy ona przyjmuje ludzi na fundusz i ludzi prywatnych. Dobrze, to mamy zapisany ten temat i sprawdzimy, o co chodzi. Bardzo dziękuję, że pani również zadzwoniła. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Też dzwonię z Polkowic. Właśnie w sprawie pani okulistki. Ja siedziałam tam na to, nie dotyczy mnie, ja siedziałam tam, właśnie czekałam na przyjęcie. W tym czasie przyszedł pan młody mężczyzna, który mówi, że jest po wypadku i też go pani nie przyjęła, tylko kazała się zarejestrować, zapłacić 250 zł i kazała czekać do końca, wszystkich przyjmie. Ale pani doktor później wychodziła gdzieś do łazienki czy gdzieś i poprosiła tego pana i między nami przyjęła. Prywatnie. No, to jest prawda. To jest właśnie tak u nas w Polkowicach robią. No to bardzo dziękuję za kolejny telefon i kolejne potwierdzenie właśnie takiego problemu. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. I dopisałam również, że pani dodała swoją opinię na ten temat. 767-400-400. No, trzeba będzie się tematem zainteresować. Niecałe 5 minut mamy do końca audycji, więc linia znów się zwolniła. Zapraszam następną osobę. 767-400-400. Dzwońcie, zgłaszajcie. Na to nam się Polkowice rozdzwoniły w naszej audycji. I jeszcze następna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja dzwonię z Lubinia. Z Lubina, przepraszam. Przy pani odnośnie tych lekarzy okulistów w Lubinie jest to samo. On ma państwowe pieniądze. W państwowym czasie bierze sobie prywatnie i on w oczy mówi, już mogę pana przyjąć, ale pan zapłaci 250 zł, czy tam więcej. W ten sposób to się odbywa. Bardzo nieładnie to robią. Dziękuję, do widzenia. A może pan jeszcze ewentualnie, jeśli chodzi o Lubin, powiedzieć, o którą przychodnię chodzi? O kombinat, proszę pani. Dobrze, mam dopisane. Bardzo dziękuję za pana telefon również. 767-400-400 i jeszcze mamy niecałe 4 minuty naszego tematu dla reportera. Zapraszam, jeszcze można zadzwonić. Jeszcze jest kilka minut naszej audycji, więc zachęcam. 767-400-400. Dzwońcie, telefonujcie, zgłaszajcie kolejne problemy, waszym zdaniem wymagające interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. No i pojawił nam się jednak Lubin.
a jeszcze jakaś inna może miejscowość, mieszkaniec innego miasta, innej miejscowości. 767-400-400. Zapraszam, korzystajcie. Trzy minuty jeszcze tematu dla reportera i jeszcze zdążymy porozmawiać. Tylko trzeba już wybrać numer. 767-400-400. Numer do nas na antenę. Stale przypominam, bo być może będą też tacy, którzy po raz pierwszy do nas zadzwonią. Następny telefon odbieram. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię z taką sprawą. W parku przy ulicy Budowlanych jest taki mostek nad strumykiem. To jest najbardziej jakby po prawej stronie, jak staniemy tyłem do stacji benzynowej. On tak idzie wzdłuż tutaj, po lewej stronie mamy ten stawik i później jest kawałek. I powiem pani, że tam jest barierka. Jest tak poluzowana, że wystarczy lekko kopnąć, ta barierka spadnie. I to w którymś momencie dla jakiejś młodzieży, czy może dzieci się stać niebezpieczne, więc fajnie by było, żeby ktoś się tym zainteresował, wzmocnił to zabezpieczenie, żeby nic się złego nie stało w najbliższym czasie. Mówi pani o tym drewnianym mostku, tym takim dosyć dużym mostku nad właśnie stawem, o którym pani powiedziała? Nie, o tym drewnianym. Po prawej stronie od tego drewnianego mostku jest taki mostek nad strumykiem jeszcze, nie nad tym stawem. Już wiem, chyba już wiem. Ale ten szerszy mostek, nie z tych wąziutkich. Tak, ten szerszy ostatni. Ostatni jakby i później do góry można wejść sobie tam, później po lewej stronie są działki, można sobie wejść jeszcze w tym taką bardziej dziką część parku. I tam w stronę ulic Styczniowa, Marcowa, tak? Dobrze, już wiem, o który chodzi. Już wiem, o który chodzi mostek. To mam zapisane, zanotowane, poluzowana, za bardzo poluzowana barierka na tym mostku. No jest po prostu to w ogóle, jakby zabezpieczenie już przestało funkcjonować, także fajnie by było, żeby to sprawdzić i naprawić. Nie? Dobrze, mam zapisane. Bardzo dziękuję również za to zgłoszenie. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. I no i jeszcze minutka pozostała, więc może jeszcze ktoś tak na ostatnią chwilę szybciutko do nas zadzwoni. 767-400-400. No sporo tych tematów, chociaż pojawił się jeden temat, który po prostu miał kilka potwierdzeń. Tak, właśnie. Ale bardzo mi się podoba. Podoba mi się, jak dzwonicie, szczególnie w tej drugiej połowie audycji. I ostatni już dzisiaj telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja tam dzwoniłem przed chwilą z Polkowic. Jeszcze raz dzwonię. Tak. Bo mi się przypomniało, bratu uszy zatkało i poszedł się zarejestrować do rentgenologa. To też dostał termin, coś na ponad miesiąc. Ale mówi, jak pan zapłaci 270 zł, to lekarz pana przyjmie od ręki. To nie tylko okulista, rentgenolog, okulista, a tak robią w Polkowicach. Dobrze, mam jeszcze to dopisane. To się w głowie nie mieści. W takim razie tym telefonem pana będziemy kończyć audycję. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam, do usłyszenia. 767-400-400. Mam nadzieję, że w poniedziałek pod ten numer, tak jak dziś, będziecie dzwonić i zgłaszać nam kolejne tematy wymagające interwencji dziennikarzy Radia Elka, a ja już te tematy wysyłam naszym reporterom i reporterkom. Dziękuję za wszystkie telefony. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.